dla nas słuchających jest oczywistym, chyba, że to całe państwo się przygotowuje, a nie tylko armia. Tylko, że współcześnie nie oznacza to tylko, że państwo się przygotowuje, tam ma schrony, ewakuacja, mobilizacja, nie wiem, gospodarka wojenna i takie rzeczy, tylko uczestniczy w wojnie od samego początku, w decyzjach, bo wszystko ma wymiar polityczny na współczesnej wojnie. W okienkach decyzyjnych musi podejmować te decyzje, w pętlach decyzyjnych, błyskawicznym i kompetentnym poruszaniu się w pętli decyzyjnej, podejmować te decyzje. Rola polityków zatem jest dużo większa. Z tego stronnictwa politycznego czy innego, czy to lubimy, czy nie, tak jest i będzie. Mało tego, politycy współcześnie lubią sobie zwiększać domenę władztwa we wszystkich sprawach, więc chcieli to, jak wybuchnie wojna, tym bardziej mają. Dlatego, że wojna będzie wielodomenowa i nie dotyczy tylko konfrontacji kinetycznej. Jest to kwintesencja systemu armii nowego wzoru. No i oczywiście państwo polskie jest kompletnie do tego nieprzygotowane. Kilka oczywistości. Wojna jest instrumentem polityki. Dlatego przygotowanie do niej decydentów politycznych jest nie mniej ważne od przygotowania sił zbrojnych. U nas to leży. Należy zacząć od tego, że oni muszą zacząć grać w gry symulacyjne poziomu państwowego, ale też w czasie do tego desygnowanym muszą odbywać gry seminaryjne, konfrontacji, eskalacji właśnie tego, co się dzieje w wojnowej generacji. I ponosić odpowiedzialność za to w tym sensie, że sobie radzić albo nie radzić, się nie bać. Muszą znaleźć na to czas w swoich rozgrywkach, pomiędzy swoimi rozgrywkami personalnymi muszą na to znaleźć czas, żeby to robić, bo odpowiadają za dobro wspólnoty, a nie tylko za swoje zasoby polityczne w swojej domenie politycznej, tam spółka Skarbu Państwa czy coś. I to jest bardzo ważna sprawa. Bowiem to jest coś więcej niż tylko przygotowania militarne. To wysiłek całego państwa, a oni będą punktem jego ciężkości, bo wyeliminowanie ich, albo ich decyzyjności, albo osłabienie ich decyzyjności zadecyduje o jakości wysiłku. Także błędem jest to, i niech to wybrzmi w 10 godzinie, że tak jak społeczeństwo uważa, że obronność państwa to siły zbrojne, jakie mają sprzęt i czy mają Abramsy, to nie to. To błąd. Nie modernizacja technologiczna, tylko cały system odporności państwa decyduje o tym. W szczególności uwypukla to wzrost znaczenia zagrożeń poniżej progu wojny. A odpowiedzialność za reagowanie i zagrożenia spada tak na sferę polityczną, jak i pozamilitarną, a armia, wbrew naszym twitterowiczom, nie jest odpowiedzią na wszystkie bolączki, ani lekarstwem związanym z zewnętrznymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa. Właściwie wszystkie 12 poprzednich elementów prezentacji o tym zaświadcza. Tak? Zważywszy na to, że konflikt zwany wojną nowej generacji już się toczy względem państwa polskiego, nawet jeżeli jest to na umiarkowanych, niskich szczeblach drabiny eskalacyjnej, narzucenia sprawczości, wydaje się, że nasi politycy już połapali się w ostatnich tygodniach, że dotyczy to też ich i że państwo musi posiadać zdolności reagowania, na przykład odpowiadania akcją dyplomatyczną albo akcją informacyjną, albo nawet dyslokacjami wojskowymi, albo powołaniem czegoś, albo wydatkowaniem odpowiednim, albo innymi metodami również zakulisowymi, na przykład cyber, na te wszystkie rzeczy, na każdym szczeblu drabiny eskalacyjnej. Znów, jest to kryterium, czy traktujemy siebie jako państwo niesezonowe. A siły zbrojne same w sobie, kinetyczne, mogą zostać wykorzystane do reagowania na zagrożenie tylko do określonego momentu. To, że dzisiaj zaczęliśmy prezentację od bitwy manewrowej, zrobiliśmy tylko dlatego, że oczywiście jest to taki najbardziej plastyczny wymiar i chcieliśmy to zrobić po to, żeby ludzie dotknęli czegoś, co najbardziej się interesuje, plus zarzucano nam, że nie przedstawiliśmy szczegółu ukształtowania, uszykowania, stacjonowania i wyposażenia sił zbrojnych RP. To zrobiliśmy dzisiaj, na samym początku. Natomiast budowa całego systemu odporności państwa jest w ogóle kluczem, żeby rozmawiać o wszystkich innych rzeczach. Ćwiczyliśmy w różnych symulacjach, co się może wydarzyć, jakie mogą być naruszenia systemu odporności państwa. Ataki terrorystyczne,
Niepokoje społeczne, protesty, manifestacje podstane przez zewnętrznych graczy, zakłócenia w działaniu systemu bankowego, zakłócenia w zaopatrzeniu w artykuły spożywcze, zakłócenia komunikacyjne. No i gdzie tu jest wojsko, które na to ma reagować? Ograniczenia, zakłócenia w dostawach energii i wody, na przykład w wyniku ataku cybernetycznego albo jakiejś destrukcji operacji specjalnych czy sabotażu. Jak będzie wyglądało państwo polskie, jeżeli sobie nie będzie z tym radzić? Będzie wyglądało, że mrozimy się w nocy, znaczy w zimę i nic nie funkcjonuje. Nawet nie trzeba nas atakować kinetycznie, żeby wszyscy chcieli nam pomóc. Zakłócenia w dostawie paliw, zakłócenia w funkcjonowaniu łączności, internetu, zagrożenia w cyberprzestrzeni, akt sabotażu, dywersja, chaos informacyjny. Współczesne państwo jest połączone z innymi przepływami strategicznymi, również informacji tych wszystkich rzeczy. Żeby to funkcjonowało, to wynika ze współzależności. I system odporności państwa musi umieć manipulować w planie pozytywnym lub negatywnym tymi przepływami. Radzić sobie z zakłócaniem tych przepływów. Więc politycy są w centrum systemu armii nowego wzoru. Muszą dorosnąć do tego. Muszą zdać sobie sprawę, że polityka i ich odpowiedzialność to jest coś więcej niż tylko właśnie tam różne rzeczy, które złośliwi mogliby powiedzieć, że się głównie zajmują właśnie takimi rzeczami. No, może jak trochę będziemy złośliwi, to się tym bardziej zmobilizują, prawda? Symptomy zewnętrznego zagrożenia państwa, indications and warnings, tak? Pewne, tak zwana dwójka nasza, wywiad, rozpoznanie, powinny wyczuwać, tak monitorować sytuację w naszym regionie, że powinny wyczuć zagrożenia wobec stabilizacji wewnętrznej państwa, przepływów strategicznych i zagrożenia wojną, wojną nowej generacji. I meldować to w odpowiedni sposób, ukształtowany przy pomocy odpowiednich agencji, instytucji i tak dalej, wiele miesięcy przed rozpoczęciem konfliktu, bo w wojnie nowej generacji również da się to zrobić. Nawet jeżeli samo przejście ze strefy, z zakresu niekinetycznego na kinetyczny jest zatarty. No. Nie muszę tu nic dodawać. Administracja publiczna to miękkie podbrzusze, które łatwo uderzyć. A uderzenie w nią i w proces decyzyjny ma na celu podważenie działań i skuteczności państwa polskiego. I teraz taki kluczowy moment, który gdzieś będzie dalej na prezentacji. Prawo obronne w Polsce. Dramat. Po prostu jest to ciężki dramat, charakterystyczny dla państwa, gdzie wszystkie instytucje chcą mieć jak najwięcej władzy, a żadnej odpowiedzialności. Otóż niech ktoś mi odpowie na pytanie i ćwiczyliśmy to podczas symulacji i gier wojennych. Po pierwsze, kto fizycznie dowodzi systemem obronności państwa w wypadku wojny, zgodnie z przepisami prawa? Naprawdę powiem wam, że jest to niejasne. Jaka jest rola szefa sztabu generalnego jest niejasne, ministra obrony narodowej jest niejasne, co się konkretnie dzieje z prezydentem jest niejasne. Jest bardzo niejasne, kiedy ta wojna jest. Jest bardzo niejasne, kiedy mamy stan wojny. Naprawdę. A zwłaszcza w wojnie nowej generacji. A zwłaszcza w sytuacji, gdy musimy zaplanować działania cybernetyczne długo przed tym, jak się na bramie smoleńskiej pojawią przeciwnicy. Albo gdy musimy wydać blankietowe rozkazy operacyjne dla sensorów wojsk specjalnych albo dla innych systemów, które muszą wyprzedzająco wyeliminować przeciwnika, bo jeżeli nie wyeliminują, będziemy w sytuacji przegrywającego. System prawny w Polsce i system polityczny się z tym nie zmierzył. Co z kwitologią na to? Co z przepisami? System dowodzenia wojskiem polskim jest nieprzejrzysty również, już jeżeli chodzi o samą stronę kinetyczną. Kto właściwie dowodzi wojskiem polskim w czasie wojny? Teoretycznie wiadomo. Konstytucja o tym mówi. A w praktyce? Jak wygląda koordynacja między służbami mundurowymi? Między Strażą Graniczną, policją, wojskiem, takim wojskiem, siakim wojskiem i tak dalej. Muszą się odbywać ćwiczenia krajowe po to, żeby to przećwiczyć, w szczególności wąskie gardła przepisów prawnych. Przy każdym ćwiczeniu, przy każdej symulacji, powinno się na to znajdywać czas, musi chodzić prawnik, który mówi, dobra, tu jest problem, to rozwiązujemy, to w Sejm ustawa poprawiamy, musi być przejrzystość. A w związku z tym, że przez kilkadziesiąt lat nie było ryzyka jakiejkolwiek wojny, panuje kompletny w tym chaos. I charakterystyczny dla Polski robienie kwitów ex post.
czyli dla tych, którzy nie znają łaciny, odtwarzanie potem, po zaistnieniu sytuacji, gdy ktoś przyjął na klatkę ryzyko decyzji. No, jakby nie wyszło, to wiecie. Prawo obronne nie gwarantuje odpowiedniego przygotowania państwa do wojny nowej generacji. Właśnie z powodu, że klasycznie rozumie wojnę. Korzeniami swoimi i mindsetem, czyli tą mapą mentalną sięga lat 60. XX wieku. No sporo się zmieniło w tempie pętli decyzyjnej zdecydowanie, oddziaływania bojowego przeciwnika i również pozakinetycznych domen. Stany nadzwyczajne określone w Konstytucji nie mogą być skutecznym narzędziem reagowania na zagrożenia nowej generacji. Jest spory, są dyskusje na temat możliwości użycia sił zbrojnych na terenie RP w kontekście działań wojskowych czy quasi-wojskowych, gdzie potrzeba przełamania siły ogniowej Wojska Polskiego, a nie tylko policji. Też jest dyskusja na temat tego, co się dzieje, gdy nie wiadomo, czy jest wojna. Już nie mówiąc o tym, i to powtórzę to, i z Markiem Budziczem kiedyś to ćwiczyliśmy, że wiecie, że sytuacja jest taka, że gdy coś tam się robi w kraju, i na Zachodzie nie bardzo wiedzą, czy to jest wojna, czy pokój, co my robimy. I my eskalujemy to i tam strzelamy na twardo wojskiem. W sytuacji, gdy nie mamy podstawy prawnej do tego jakiejś, może oddzielić nas od zastosowania artykułu 5 NATO. W kontroli przekazu informacyjnego. Więc to nie są błahe sprawy. Jeżeli ktoś myśli, że ważną sprawą jest czy gąsienice, czy koła, a to uważa za błahą sprawę, to się naprawdę myli, tak? Gra o percepcję będzie się rozgrywała bardzo szybko i jej przedmiotem będzie wyeliminowanie niebezpieczeństwa dla Rosjan artykułu 5. Poprzez spędzanie nas w kolejne dylematy strategiczne, operacyjne w decyzjach prawnych i tak dalej. Tak? A zatem nie gwarantuje nam skuteczności w szarej strefie pomiędzy pokojem a wojną. Co to jest kryzys? Co to jest w ogóle wojna nowej generacji? Kiedy uruchamiamy różne sprawy? Wyobraźcie sobie, jak politycy muszą się zmienić, żeby rozumieć to. Ich muszą chcieć słuchać tego. Muszą na odprawach posłuchać sobie o tym, co się dzieje na Białorusi i nie zamykać. Nie ma tutaj ściany jakiejś mentalnej. Muszą się zmierzyć, innymi słowy, z dziedzictwem Rzeczpospolitej i z jej strefą buforową, jakkolwiek to brzmi. No chyba, że znowu powtórzę. Zamykamy oczy, idziemy na piwo i generalnie NATO miało za nas załatwić te wszystkie sprawy, nie? I generalnie dajmy sobie spokój. Zakończmy ten żywot państwa sezonowego. Prawo, które obowiązywało w czasie pauzy geopolitycznej, jest całkowicie nieadekwatne do wyzwań bezpieczeństwa w trzeciej dekadzie XXI wieku. Prześledźcie sobie, jak podejmowano decyzję ewakuacji naszych z Kabulu teraz. Dobra. To, co powiedziałem. Podsystem militarny, system obronny państwa. Niejasne są powiązania i decyzyjność, a zwłaszcza w przypadku potencjalnych konfliktów personalnych między najwyższymi czynnikami politycznymi i wojskowymi w państwie będzie problem z podejmowaniem decyzji, od razu to mówię, w wypadku wojny albo w sytuacji podprogowej. Chyba to jest dużo łatwiej naprawić, niż pozyskać siły kosmiczne dla Rzeczypospolitej. Czy może się mylę? Organy administracji publicznej wykazują się brakiem zrozumienia roli zadań obronnych w administracji. Nie ma planów na przykład związanych z rolą samorządów w Warszawie i rolą administracji warszawskiej w wypadku wojny. Co właściwie ludność miałaby robić? Jakie by uzyskiwała polecenia? Ewakuować się czy nie? Przeciwnie, stać, żeby nie blokować dróg dla naszego wojska. Czy są jakieś plany? Czy ktoś o tym myślał? W którą stronę się ewakuować? Co się dzieje? No i bardzo słabe przygotowanie polityków a do kierowania obroną państwa. I tak jest opinia wojska. Brak zakorzenia w kulturze strategicznej Rzeczpospolitej.
zrozumienia dylematów strategicznych, etyki odpowiedzialności zamiast etyki przekonań. To wynika z braku ćwiczenia tego, odpowiedniego ćwiczenia, przywództwa, rozumienia istoty, że właściwie to do nich należy, bo zarządzają dobrem wspólnym, a dużo mniej ważne są rozgrywki personalne, które poświęcają strasznie dużo czasu. Na to trzeba znaleźć czas. Gdy zabrakło tego czasu w dawnej Rzeczpospolitej, w ogóle gdy w państwie brakuje czasu na dobro wspólne, realne dobro wspólne, to najczęściej się to kończy właśnie źle. Resortowość, silosowość w dziedzinie obronności bezpieczeństwa państwa, mnóstwo agencji, instytucji, brak koordynacji odpowiedniego zarządzania, zadania obronne na ostatnie miejsce w administracji publicznej, rywalizacja o sprawczość, no dużo by o tym mówić. Jest to w raporcie też. Tak, zresztą nie ukrywam, że to jest przedostatni element, ostatni będzie podsumowanie systemu armijnego wzoru i to ostatecznie trudno, żeby Strategy in the Future opisało jeszcze wszystkie elementy administracji publicznej i samorządowej, jak rozwiązywać. No przecież nie mamy pojęcia. Mówimy tylko o zaobserwowanych problemach, na pewno prawnych i ogólnym przekonaniu. Tak. No właśnie. Tu też slajdy są. System kierowania obroną państwa to nie to samo od system kierowania dowodzenia siłami zbrojnymi RP. To pojęcie nadrzędne, dużo szersze. To mówiłem o tym trochę wcześniej, które dotyczy całokształtu działania państwa, nie tylko armii. I kluczowi są decydenci. Znów, dzisiaj na Twitterze widziałem jakiś komentarz, że to oddać wojsku i niech wojsko robi. No nieprawda, właśnie zwłaszcza w XXI wieku politycy, bo wszystko ma znaczenie polityczne w wojnie nowej generacji. Szybkość i sprawność działania tego systemu zależy od przygotowania. Proszę bardzo. Nieźle biurokratycznie to brzmi, nie? Gry decyzyjne są najlepszym sposobem na przygotowanie polityków do kierowania państwa w czasie wojny. Ćwiczenia kraj na przykład. Ćwiczyć powinna nie tylko armia, ale również politycy. Od prezydenta, premiera, przez wojewodów, kończąc na burmistrzach i wójtach. To jest w końcu ustawowy obowiązek, który nie jest realizowany. Wiemy o skądinąd, jak bardzo nie chcą brać udziału w czymś takim. Nie mówimy o grach Strategy and Future, tylko mówimy o państwowych. Tak? Nigdy nie mają czasu. Albo nie chcą za bardzo. Wspólne ćwiczenia armii władz państwowych. Charakter realny muszą mieć. Ćwiczenia kraj raz na 14 lat. Czyli tak, przygotowanie, w ogóle świadomość, no my opowiadamy, budując świadomość zagrożeń, tak, teraz, podczas tej prezentacji. Udział w ćwiczeniach, zdolności, żeby zmniejszyć ryzyko zaskoczenia, no wszystko. To wiadomo, jest spójne z tym obrazem wojny nowej generacji, które przedstawiliśmy, już od dłuższego czasu przedstawiamy, tak. Adaptacja, to się też zmienia, spektrum się zmienia, katalog nie jest zamknięty. Państwo polskie musi na to odpowiadać, będąc położone na wschodniej flance. Także armia nowego wzoru musi być częścią nowego systemu odporności państwa. Samo przygotowanie obrony władz państwowych i polityków do dźwignięcia tej odpowiedzialności jest nie mniej ważne od tych wszystkich zdolności, o których mówiliśmy w armii nowego wzoru. Znowu kłaniają się zmiany kulturowe. I znowu kłania się odpowiedź na to, czym jest III Rzeczpospolita. Wzrost jest relatywny znaczenia pozamilitarnych przygotowań obronnych w obliczu zagrożeń nowej generacji. Nowy system obronny jest potrzebny. Gry decyzyjne, ćwiczenia obronne. Odpowiednio przygotowane i tak dalej. Gwarancja ciągłości i skuteczności działań. Też od razu mogę powiedzieć, że ćwiczenia, które robiliśmy ostatnio w Strategy in Future, bardzo często Rosjanie robili tak, że kompletnie dezorganizowali wnętrze państwa. Było tyle ataków asymetrycznych, różnego rodzaju, od cyber, przez takie quasi-terrorystyczne, przez napaści na infrastrukturę, działania antyludzkie, jakieś takie i tak dalej, że ci politycy byli pod ogromną presją mnóstwa bodźców decyzyjnych z odpowiedzialnością, która w małej skali
kompletnie dezorganizowała ich życie polityczne. A jednocześnie Rosjanie robili to, demonstrując zdolności eskalacji do poziomu kinetycznego i do przełożenia się, co potęgowało strach i paraliżujące przekonanie o pełnej dominacji eskalacji rosyjskiej. Kurczę, lepiej nie odpowiadajmy, bo jak przyłożą. Tylko to prowadziło do coraz większego zacieśniania się pętli. Paradoks to jest niesamowite. I zobaczcie, że w wypowiedziach naszych polityków to czuć. Jest nawet my to widzieliśmy w Strategy and Future na sobie samym, że jest jakieś zapisane w naszym DNA przerażenie, że Rosjanie są zawsze bardziej gotowi do użycia totalnej siły. Jak my trochę, to oni tak przyłożą, że aż poczujemy. I dwa razy bardziej się boimy niż Rosjanie zmierzyć z tym. Więc politycy muszą odpowiedzieć sobie na to pytanie, czym jest państwo polskie. Nie mogą powiedzieć, dobra, Amerykanie, zróbcie coś z tym, bo tłumaczyliśmy dzisiaj cały dzień, dlaczego mogą tego nie zrobić. I znów, czy wykrzesamy z siebie zmiany kulturowe w odpowiedzi na to, kim jesteśmy i kim chcemy być? Czy damy radę? Czy czujemy, że państwo polskie nie jest paździerzem, bo do tego to się sprowadza? Czy jednak podświadomie politycy sprowadzają, że jest i jak bez sojuszu, który, tak jak powiedzieliśmy sobie dzisiaj, poniżej artykułu 5 może nie chcieć zadziałać, a Rosjanie będą mogli odsunąć działanie artykułu 5 bardzo daleko albo w ogóle, poprzez to właśnie, że sobie nie poradzimy na niskich szczeblach drabiny eskalacyjnej i odseparują nasz interes i tak to zmielą w wojnie informacyjnej, że nie będzie solidarnej postawy w artykule 5. Nie wiem, czy się o tej porze jeszcze jasno wyrażam, tak? Robercie, tak? Jest okej. Okay. Że przegrywamy w ogóle bez ruchu kinetycznego jest zniszczony artykuł 5. Bo politycy nie dźwignęli intelektualnie tej rozgrywki psychologicznej. Więc zmiana myślenia politycznego na temat sposobów obrony państwa, na nowa organizacja systemu obronnego, nowe prawo obronne. No i oczywiście wieczny problem resortowości, silosowości w Polsce. A zatem nie tylko klasyczne pole bitwy, to pole rywalizacji działań, liczba sił i środków oddziaływania wraz z rosnącymi interakcjami współczesnymi, które się coraz szybciej dokonują, na przykład w domenie cyber i nie wymagają reakcji militarnej, rośnie. A zatem przygotowanie do obrony powinno być właśnie tylko aspekty wojskowe, ale również cała struktura państwa, poczynając od prezydenta, członków rządu. Nie może być tak, że odsuwają od siebie, panie generale, tam panie majorze, zróbcie coś z tym. I teraz ku przestrodze. Przypomnę dla tych, co dopiero może zaczynają teraz oglądać w godzinie 10 naszą prezentację. Ale przedstawiliśmy w ciągu pierwszej godziny, przez 2 godziny, plan bitwy manewrowej, która ma dać zwycięstwo Armii Nowego Wzoru nad Wojskiem Manewrowym Federacji Rosyjskiej. I tam zaznaczyliśmy o tym, że bardzo ciężko będzie otoczyć Warszawę. Zajmie to trochę czasu przeciwnikowi, jeśli w ogóle, ze względu na taką, a nie inną zabudowę ze względu na istnienie dwóch lotnisk po lewej stronie Wisły oraz właśnie sieci zabudowań, które umożliwiają skuteczną obronę daje to dużo czasu naszemu kochanemu rządowi na ewakuację z Okęcia. Ale bardzo byłoby niewskazane, gdyby tak zrobili. Z punktu widzenia wojny nowej generacji. I dobrze, jakby nie myśleli o tym za bardzo, tylko się skupili na tym, żebyśmy nie przegrali. Bo ja już to mówiłem kiedyś podczas kilku wykładów. Siła polityczna wyrasta z ich ziemi i z ludzi, którzy dają im jeść. Siła polityczna rządu naszego na Zachodzie w czasie II wojny światowej była zerowa, z czasem coraz bardziej. Bo nie wyrastała z ludzi tutaj, którzy zostali. Tylko z konserw brytyjskich i sortów mundurowych brytyjskich. Esej Stefana Roweckiego ku przestrodze przygotowania państwa do funkcjonowania w czasie wojny w 1939 roku. Pod tytułem Czy wrzesień 1939 roku okrył niesławą naród polski. Spokojnie, mamy trochę czasu na przeczytanie sobie tej strony. Byliśmy świadkami szalonej paniki we wrześniu. Ludzi ogarnął szał. Uciekali na ślepo przed siebie, robiąc co mogli najgorszego. Wraz z ludnością cywilną, niekierowaną, pozostawioną sobie, uciekały równocześnie władze administracyjne i władze bezpieczeństwa.
Uciekali starostowie z całym personelem, burmistrzowie, władze więzienne, policja. Władze więzienne to już w ogóle cyrk z tym uciekaniem. Uciekały nawet straże pożarne, pozostawiając palące się osiedla, lekarze zamiast zostać przy szpitalach rannych. Ogarnął wszystkich strzał ucieczki. Zapanował nad całym obszarze działań wojennych oraz na tyłach wojsk walczących chaos nieprawdopodobny. Nie wywarło to dobrego wpływu na bitność naszych oddziałów wojskowych. Gdy wśród mas uciekinierów cywilnych zaczęły pojawiać się liczni żołnierze dezerterzy, jak zwykle twierdzący, że pozostali ostatni z rozbitego przez Niemców oddziału. To zresztą na wojnie jest zawsze klasyka, zawsze tak jest. Jakim prawem, za jaką cenę dopuszczano takiej dzikiej ewakuacji? No i tutaj oczywiście jego sna polityczna, ale nie przepracowano należycie planów ewakuacji na wypadek wojny. A nade wszystko nie powiedziano, jak ona ma wyglądać. Kto i kiedy się ewakuuje? Jak? Nie wyrobiono w administracji dyscypliny, rozumnego posłuchu rozkazom. Gdy wybuchła wojna, zrobiono improwizację, która zamieniła się w ucieczkę wszystkich z zachodu na wschód. A potem, gdy wkroczyli bolszewicy, z powrotem na zachód. Kurna, chyba naprawdę się niewiele zmieniło, nie? W kodzie kulturowym. Zastanówmy się, czy my zasługujemy po prostu na naprawdę na państwo z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście Strategy and Future dało odpowiedź na to. No. A koroną była ewakuacja Warszawy z władz państwowych. To, co się działo przy ewakuacji najwyższych czynników państwowych, rządu, ważnych organów państwowych z Warszawy, nie można nazwać inaczej niż dziką ewakuacją. Nikt nią nie kierował. Jak nikt nic w tej sprawie nie przewidział, nic nie przygotowano. Każdy jechał jak chciał i zabierał co chciał. Ważne, tajne akta państwowe pozostawiono, w ogóle można tu dopisek zrobić, ile było afer z tym związanych. Na fortach Bema, co się działo z aktami naszego wywiadu. Tysiące państwowych samochodów naładowanych prywatnymi rzeczami, rodzinami, nawet z psami, kanarkami opuszczało Warszawę. Akta lub przedmioty pierwszorzędnej wagi, czy skierowanie państwem pozostawiono w opuszczonych biurach, wyrzucono wprost na ulicę. No. I tak to. Dobrze. Trochę pozwoliliśmy sobie. Strategy and Future, a teraz muszę przejść na sam początek, czyli przerzucam 500 slajdów i mamy 2 godziny do końca. Może jak nie wytrzymacie, to skończymy wcześniej. Przedstawimy system armii nowego wzoru i nie będziemy, prawda, doktrynersko podchodzić do tematu, ale postaram się to powiedzieć, jeżeli nie macie nic przeciwko, dobrze? Zresztą trochę powtórzę rzeczy z początku, ale to syntetycznie zamyka całą opowieść. Przepraszam, a na laptopie nie można dać? Można, ale to już sekundkę, dobra, bo już też jestem zmęczony, jak tam coś pogrzebię i coś skasuję, to też jest na PDF-ie, więc tam trzeba wprowadzić liczbę. Nie każdy jest sprawny w takich tych, to nie mój komputer, coś wyłączę i będzie wtedy chryja. Albo na przykład się nie nagra na tym YouTubie, nie? Już kiedyś mi się zdarzyło, no nie aż taka akcja, że po 10 godzinach mi się nie nagrało, ale kiedyś już załatwiłem się tak centralnie. Więc jak gdyby analogowo to robię, dobra, pilocikiem. Już jesteśmy blisko. Jeszcze 100 slajdów i będziemy. Poza tym ci, co dopiero zasiedli, mogą zobaczyć Arebur, jak się działo, tak? Mogą sobie otworzyć odwrotnie na przykład, wtedy będą mieli całą prezentację w 10 minut. Dobrze. Już jesteśmy bardzo blisko, już poznaję. Dobrze. Mamy godzinę za 8:10. Zrobiliśmy 12 elementów systemu armii nowego wzoru.
Czas na powrót do syntezy. Czym jest system Armii Nowego Wzoru? Czym był nasz projekt? Jak to w ogóle wygląda? Więc oczywiście na początku to się w ogóle nazywało Projekt 2030. No bo chcieliśmy przewidzieć sytuację geopolityczną państwa polskiego w roku 2030. No coś czuliśmy w nosie, że będzie się działo, jak wiecie, tak, jak znacie nas od lat, więc zrobiliśmy tak. Bardzo szybko w wyniku różnych symulacji okazało się, że musimy to nazwać projekt 20 wojny. Bo to, co się dzieje, zmierza do wojny. A właściwie z wojną nowej generacji. Potem szukaliśmy odpowiedzi, jak sobie z tym poradzić w trakcie projektu. I uznaliśmy, że bardzo szybko musimy, jedyną jaką odpowiedź mamy, to naprawdę nowoczesną odpowiedź, to jest wystawienie Armii Nowego Wzoru. A zatem w kierunku Armii Nowego Wzoru. Teraz już to jest w ogóle projekt Armii Nowego Wzoru, czy system Armii Nowego Wzoru, ale to nie było a priori założone, drodzy Państwo. To nie było tak, żeśmy założyli, że to o to chodzi. Chcieliśmy znaleźć najlepszą metodę na poradzenie sobie państwa polskiego w tym tumulcie, który się zaczął rysować, a który już teraz jest widoczny, nawet dzisiaj. Odpowiedzią na to jest Armia Nowego Wzoru. Początkowo też to, no nazwa też została przyjęta po to, żeby zarysować odmienność filozoficzną, kulturową od... Nie upieramy się oczywiście przy tej nazwie, ale się już przyjęło. Przyznajmy. Tak jak Rosjanie nazwali kiedyś, już mówiłem to po pokoju polanowskim, reformy, tak naprawdę przekleili nasze wojska obcego autoramentu, cudzoziemskiego autoramentu na Armię Nowego Stroju. Cromwell, Armia Nowego Wzoru, New Model Armii i tak dalej. To uznaliśmy, że to jest dobra nazwa, która też pokaże, że jest czynnik ludzki. Kulturowa zmiana jest potrzebna. Odejście od tego wszystkiego. No i potem ogłosiliśmy to światu. Na zrzutce zebraliśmy środki i postanowiliśmy się przygotować. Cały system Armii Nowego Wzoru. Jak miała być ukształtowana, do czego służyć. I to jest ten wynik, tak? Więc przedstawiliśmy mechanizm funkcjonowania państwa w wojnie nowej generacji, nowej generacji, jaka jest strategia rosyjska, jak ją pokonywać, jakim instrumentem ją pokonywać, jak wyglądają najwyższe szczeble drabiny eskalacyjnej. Dzisiaj przedstawiliśmy w bitwie manewrowej, dające szansę na ukształtowanie takiego wojska polskiego. Przedstawiliśmy sytuację obecną w tym, jak wygląda modernizacja, jak wyglądają siły zbrojne obecnie, jak wygląda zarządzanie grą psychologiczną, drabinie w układzie sił. To ta długa prezentacja z Albertem. Przedstawiliśmy nowe domeny, przedstawiliśmy wojnę na Bałtyku, bitwę powietrzną, cyber, zdolności kosmiczne, wszystkie elementy, nawet obronę cywilną. Przedstawimy raport, tak jak powiedziałem, tak? Wykonując zobowiązanie wobec ludzi, tak? Szczerze mówiąc, uważamy, że jest to dosyć koncepcja nowoczesna. I nie upieramy się, że wszystko jest w niej słuszne. Nie upieramy się również, że mamy monopol naprawdę. Zapraszamy do dyskusji. Proponowaliśmy czynnikom politycznym i rządzącym, opozycyjnym, że stworzymy team B, oni niech dadzą team A i zmierzmy się na argumenty, na przykład takiej 12-godzinnej dyskusji tutaj, żeby cała Polska oglądała, a jak nie musi cała Polska, niech kierownictwo polityczne państwa poogląda sobie przez 5 godzin, 12 dyskusje na argumenty merytoryczne. Od eskalacji nuklearnej, którą dzisiaj mogliście usłyszeć, poprzez bitwę manewrową, przez inne elementy strategiczne, rozeznania wielkiej strategii państwa. Tak? Zrobiliśmy to w taki sposób, jak robią to anglosasi. Tak się to robi. Nie wychodzi się od zdolności technicznych, technologicznych w górę, bo tak się robi, za przeproszeniem, w państwach trzeciego świata. Niestety zbyt często to takie państwa przypominamy w naszej debacie, tylko robi się dokładnie tak. Ja nie mówię, że wszystkie wnioski muszą być takie same, albo że mówię, mamy monopol naprawdę, ale to się tak robi. Ukształtowuje się instrument strategii państwa w ten sposób. I to przy stosunkowo jednak ograniczonych środkach, w prywatnej inicjatywie, tak? Która z czasem znalazła ogromne poparcie, tak jak mówię, w Wojsku Polskim, w czynnikach różnych, w tym systemie politycznym, który potajemnie bardzo często nam sprzyja, osoby w wieży nam sprzyjają bardzo wiele i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co przedstawiliśmy, nie jest oderwane od realiów, tak?
jak być może niektórzy, którzy nas oglądają, zakładają. Jesteśmy gotowi do dyskusji. W pokorze, ze szlachetnie przyjętym założeniem, że ma to służyć dobru wspólnemu i że Polska zasługuje na system armii z prawdziwego zdarzenia i ma na to pieniądze. Ale oczywiście stawiając zarzut, że coś tu się nie zgadza, bo nie widać tych pieniędzy w zdolnościach, tak? A zatem system armii nowego wzoru. Jeszcze raz to powtórzę, co powiedziałem na samym początku, ale muszę to jeszcze raz przy końcu. Poszliśmy do laboratorium i z laboratorium wynieśliśmy wynik. Higieniczny, czyściutki, może błędny, bo źle złożyliśmy równania chemiczne. Może w niektórych aspektach zbyt długie jakieś są równania, czy związki chemiczne wyszły z tego. Można coś uzupełnić, jak to w laboratorium. Ale na pewno zrobiliśmy to bez zważania na układy interesów, grę w wieży, która jest powszechna w Polsce, zobowiązań politycznych, lobbystów, firm zbrojeniowych, frakcji politycznych, nacisków, walk baronów, magnatów. Kto zna państwo polskie, doskonale wie, o czym mówię. Robiliśmy to, bo w trakcie projektu zdaliśmy sobie sprawę, że grozi nam ponowne, początkowo częściowe, a potem, kto wie, wpadnięcie w rosyjską strefę wpływów, być może na miękko, bez komunizmu, bez całego tego gadania o ideologii, ale jednak z Rosjanami w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa kiedyś docelowo. Może niech to ostrzeżenie zadziała ostrzegawczo na naszych polityków. Nie jesteśmy politykami. Mamy na to, że tak powiem, wywalone. Interesuje nas dobro wspólne i nasz projekt. Zajmujemy się strategią wynikającą ze strukturalnych sił. I to jest wynik naszego równania. Mówię, ono może być błędne. To politycy muszą dowieść sprawę. Wziąć ten pakunek, jak kurier z firmy kurierskiej i w tłoku interesów utrwalonych różnych, począwszy od tego, że część kadry z 6 Brygady nie bardzo będzie chciała się przeprowadzać z Bielska, z Gliwic czy z Krakowa na wschód od Łomży do Radzynia Podlaskiego, skończywszy na łańcuchach wartości za zakupy przepłacone albo przez interesy zbrojeniówki, które nie produkują konkurencyjnych produktów. Politycy muszą się przez to przedrzeć. W końcu ich po to wybraliśmy. Kto tego nie robi? Z powodu na przykład zdiagnozowanej słabości własnej w walce z partykularnymi interesami blokującymi. Wtedy różnie los może się potoczyć dla takiego państwa, które nie jest w stanie wykrzesać z siebie wysiłku modernizacyjnego i ulega partykularnym interesom, które przytrzymują jego rozwój. Historia naszej drogiej ojczyzny jest jednym wielkim ciągiem dziejów takich zaniedbań i niemocy. Znów wracamy do pytania, czy zasługujemy, czy jesteśmy państwem sezonowym, czy niesezonowym. Całe to nasze wydarzenie dzisiejsze sprowadza się do jednej konstatacji ostrzegawczej, którą chcemy wykrzyczeć w 11 godzinie. 30 lat pauzy geopolitycznej, którą premier ostatnio nazwał drzemką geopolityczną. Znamy to określenie. Kończy się, a właściwie się już skończyło. I Polska nasza kochana nie ma nic z tym wspólnego, ani nasze działania, ani zaniechania, po prostu się skończyło. Strukturalne siły działające na państwo polskie są potężne. Towarzyszą mu wstrząsy sejsmiczne, zmiany w strukturalnej matrycy funkcjonowania naszego państwa i jego bezpieczeństwa, kształtując dylemat bezpieczeństwa. Irak, Afganistan, Kabul, słabnięcie Ameryki, coraz bardziej postawa elastyczna potęgi morskiej balansującej Eurazję z odległości dzięki systemom technologicznym, kosmosowi, projekcji siły oceanicznej. Słaba obecność na wschodniej flance NATO, którą Marek Budzisz dzisiaj szczegółowo opisał. Mam nadzieję, nie patrzyłem jeszcze na reakcję ludzi w mediach społecznościowych, że się to odbije, albo jak obejrzą to sobie, żebyśmy wreszcie przerwali z tym humbugiem. Nie ma prawidłowej obecności na wschodniej flance i państwa zachodniej Europy nie mają realnego wojska, żeby zmierzyć się z Federacją Rosyjską, nie mają interesu zmierzenia z tym, więc to jest puste gadanie. Amerykanie jedyną są kotwicą, ale i tak mają problemy. Powiedzieliśmy sobie to dzisiaj szczegółowo, tak? Dużo też już się wyjaśniło od czasu, gdy prezentowałem to we wrześniu. Minęły 3 miesiące, przyznacie, że się nawet sporo sprawdziło z tego, co tam prezentowaliśmy.
Rywalizacja, wojna z Chinami, piwot na Pacyfik, Nord Stream, szok w Warszawie, Ukraina, Białoruś, żądanie strefy stabilizacji. We wrześniu to pisaliśmy. Co Rosjanie wczoraj zażądali? A to nie koniec. Potrzebujemy armii nowego wzoru. A zatem presja kontynentalna. Polska między mocarstwami w nowej grze o równowagę. Rząd nowy niemiecki, który ogłasza projekt europejski i przyspieszenie. Nowa polityka energetyczna. Zobaczcie, co się dzieje z cenami energii. Zobaczcie, co się dzieje z konsolidacją europejską. Zobaczcie, co się dzieje z akcją dyscyplinującą rządu w Warszawie. Zobaczcie, co się dzieje z Amerykanami i z negocjacjami wokół Ukrainy. Dwa scenariusze, dwa stronnictwa. Opcja kontynentalna i opcja neoatlantycka, czyli opozycja i rząd. W obu scenariuszach armia nowego wzoru jest niezbędnie potrzebna. Po to, żeby szarpnąć do przodu i tym bardziej, żebyśmy sami mogli wybrać, czy nie wpadniemy w rosyjską strefę wpływ, bo chciałbym zmodyfikować swoją wypowiedź sprzed 3 miesięcy. Dojrzałem do tego, człowiek zmienia trochę poglądy, ale zobaczycie, że to nie jest totalna zmiana. Jeszcze nawet 3 miesiące temu, a na pewno rok temu, myślałem, że mamy zawsze fallbackową opcję cofnięcia, zakotwiczenia na Niemcach. Taką opcję awaryjną. Szczerze mówiąc, teraz, jak widzę, co się dzieje wokół Ukrainy, co się dzieje w Europie, wydaje mi się, że Europa Zachodnia w związku z tym, że nie ma sił zbrojnych, może się okazać, że nie będziemy mieli opcji rezerwowej w postaci dogodnego momentu. Dobra, ostatecznie odpuszczamy, podporządkowujemy się interesom niemieckim. Że to nie wystarczy i wpadniemy w strefę rosyjską również, przynajmniej częściowo. Bo Rosjanie wymogą to na Niemczech, żeby stabilizować energetykę na przykład w Europie i zabezpieczać stabilizację. A zatem musimy szarpnąć i tym wszystkim krytykom, którzy mówią, że strategy and future też chce nas wyprowadzenia z NATO i takie tam bzdury, mówię, że musimy szarpnąć, żeby bardziej zakotwiczyć się w NATO i w strukturach zachodnich, bo bez tego może się okazać, że się nie zakotwiczymy. Rozumiecie? Musimy szarpnąć, żeby się zakotwiczyć, bo może się okazać, że nie będziemy nawet w stanie zakotwiczyć. No. I zacząłem się autentycznie martwić, że się to może skończyć wpadnięciem w rosyjską strefę wpływów na miękko. Niech to wybrzmi. No. Dlatego w kierunku armii nowego wzoru. Powtórzmy tylko bardzo krótko, już żeby was nie zamęczać, jest bardzo późno. Zobaczcie, jak Rosjanie, no co, teraz to już widać, jak energetycznie są potrzebni, tak? Położenie geograficznego względem Chin, Eurazji. Rosyjska siła wojskowa stabilizuje albo nie stabilizuje, prawda? Kierunek ukraiński, białoruski. Nawet w ciągu 3 miesięcy ile się wydarzyło. Specjalnie tę część pokazuję na samym końcu. Żeby zobaczyć przez 3 miesiące, ile się z tego wszyscy zrozumieliśmy, to nie? I jak się to spina z innymi elementami systemu armii nowego wzoru. W Moskwie marzą, by stać się siłą ekspedycyjną projekcji siły dla Europy. Metody kinetyczne preferowane, ale już w międzyczasie mieliśmy kwestię granic i innych spraw, nie? Dzisiaj chyba w trakcie tej prezentacji ktoś mi powiedział, że jakieś, jak nie mogłem sprawdzać wiadomości, ale jakieś przeloty bombowców, tak? Rosyjskich się pojawiły. Rosjanie oczywiście potrzebują modernizacji kapitału i to jest ich główny cel. Tylko, że współpraca na stronach partnerskich. Rosjanie nie chcą wielkiej wojny przez to. Nie chcą wielkiej wojny z Europą. A to jest ich słabość, którą musimy rozegrać w złamaniu ich strategii. Cała konstrukcja systemu armii nowego wzoru, w tym bitwy manewrowej, zarządzaniu eskalacją nuklearną i takim, a nie innym kształtowaniu siły wojskowej i odporności państwa, i działaniu poniżej progu wojny kinetycznej, wojskami specjalnymi, jest oparta o tę słabość rosyjską. Czyli zundzy, pokonywanie nie siły fizycznej, tylko strategii przeciwnika. Dobrze rozpoznanej. Dobrze ją rozpoznaliśmy w systemie armii nowego wzoru. Jeżeli, bardzo proszę, jeżeli nic miałoby nie pozostać z systemu armii nowego wzoru dla kultury strategicznej państwa, to zadbajmy chociaż o to, żeby pozostało rozpoznanie właściwie wielkiej strategii rosyjskiej. To jest najważniejszy uzysk tego.
I że to się za 30 lat w kolejnym okienku geopolitycznym również potwierdzi. Zobaczycie. Bo być może w tym okienku nie zdążymy. Nie zrobimy z różnych powodów i armii nowego wzoru, i szlak trafi te wszystkie kosmiczne, i cyber, i w ogóle, bo coś tam, bo politycy, bo nie uda się, bo Bartosiak nie miał racji, a Świdziński za długo mówił, wszystko jedno. Ale kołem się toczy historia pomostu bałtycko-czarnomorskiego. Budujmy tą kulturę strategiczną, bo te zasady za 15, 20, 30 lat przy następnym, które się cyklicznie powtarza, zadziałają. Z rozpoznaniem wielkiej strategii rosyjskiej nie łudźmy się, że będzie inaczej. Niech chociaż to będzie uzysk i nasz wkład do kształtowania kultury strategicznej naszego państwa na przestrzeni wieków właściwie. To jest interes państwa polskiego. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy mieli zupełnie nowy rozdział historii. Czyli Europa poza europejskim systemem gry o równowagę. To wszystko znacie. Bywało różnie. Teraz wchodzą znowu do gry. I wchodzą jak gdyby z big ticket. Instrumentarium szerokie, stąd szeroka pula zagadnień, które podejmujemy. No i co? W ciągu ostatnich 3 miesięcy byliśmy atakowani w mediach, osłabiany był cel ataku, tworzono dezorientację dowództwa politycznego i wojskowego. Nasz system polityczny w ostatnich 3 miesiącach zaczął chyba już odczytywać te wszystkie rzeczy. No, tego jeszcze nie mieliśmy. Czyli faza działań już trochę zmierzających do kinetyki. Do tego potrzebujemy rozpocząć reformę wojsk lądowych RP i całego systemu wojskowego, który przedstawiliśmy w bitwie manewrowej, żeby Rosjanie pomyśleli sobie, nie opłaca się. Czyli nasza strategy by denial, strategia polegająca na odmówieniu uzyskania korzyści przez Rosjan, że będzie was to tyle kosztowało, że to jest bez sensu. I to wystarczy. Tylko będziemy musieli im to udowodnić. Można powiedzieć, że starcie są nieuniknione, chyba że rzucimy ręcznik. I teraz pytanie, no może warto rzucić ręcznik? A może nie? No właśnie. Demonstracje wojskowe już są wobec Polski. Rywalizacja w Sygincie już jest wobec Polski. Przeloty, demonstracje, dominacje, eskalacje są wobec Polski prowadzone. I co? Czy odpowiedzią jest powołanie armii 250-tysięcznej, która jeszcze nawet nie zaczęła to robić? Czy jednak system armii nowego wzoru, który przedstawiliśmy w szczegółach dzisiaj, a to nie jest jeszcze raport pisemny, przecież tam będzie więcej. Jak należy ukształtować tę rywalizację, żeby odebrać im po kolei wszystkie argumenty, żeby spukli aż skombinowania, jak można nas złamać. Ja właściwie wam powiem nieskromnie, żeśmy próbowali w Armii Nowego Wzoru z Majersem wygrać bitwę manewrową siłami rosyjskimi przy założeniach, które tam są podjęte i generalnie nie wiedzieliśmy, jak wygrać Rosjanami tę bitwę manewrową. No i nasza ojczyzna, na szpicy. Wysunięta kasztelania w każdym scenariuszu. Między Oceanem Światowym, źródłem siły Zachodu, który broni swego stanu posiadania, ale może chcieć skracać fronty. I może odpuścić. I będziemy się bali, że nas odpuści też, nie? Może się dogadać z Rosjanami na przykład. Chociaż nie od razu. To byłoby zbyt łatwe złamanie wiarygodności. Dogadać się tak jak teraz, nie? No dobra, to nie stacjonować, albo wiecie, nie powiemy tego, ale nie będziemy stacjonować za dużo. I te Abramsy, nie musimy sprzedawać tych Abramsów, nie? Zwłaszcza, że Polacy chcieliby z zubożonym uranem te pancerze, a to wiecie, my nie sprzedajemy tego sojusznikom, no ale oni tego nie muszą wiedzieć, wiecie, rozumiecie. Czy mamy instrumentarium do sprawdzania Amerykanów i kompetencje w ogóle, żeby ogarniać to, nie? Może się okazać, że
Wszyscy będą zainteresowani, żebyśmy nie mieli modernizacji żadnej tego rodzaju. Dalej, żebyśmy modernizowali plan modernizacji technicznej, żeby był na poziomie 6%, 13%, 10%, 20%. Pamiętacie tą moją prezentację, tak? Czy ktoś był zainteresowany w czasach saskich, żeby Rzeczpospolita modernizowała swoje siły zbrojne? Region nasz jest i będzie poligonem nowego typu wojny, wojny nowej generacji. Ceną jest rozwój. To jest cena. Więc przyznajcie, że nie najwyższa cena, bo najwyższą ceną jest unicestwienie fizyczne wszystkich żyjących ludzi albo zniszczenie państwa. A tu, wiecie, no może nie będziemy mieli wystarczająco determinacji, żeby zrobić ten wysiłek organizacyjny, kulturowy. Jak tylko rozwój, spokojnie. Nie? To też jest miarą tego, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy, jakie mamy ambicje. I mówię, to pytanie rok temu dla mnie jeszcze byłoby dobra, spokojnie, to jest taka sytuacja dodatkowa, ale mamy zawsze opcję zakotwiczenia z Niemcami w ramach państwa europejskiego. Mówię, że nie jestem teraz przekonany, czy ta opcja może, czy wyjdzie w ogóle. Bo to przekonanie, że zawsze mamy tę opcję, zwalniało nas również trochę, nie? Zwłaszcza opozycję. Zwalniało nas z takiego myślenia o bezpieczeństwie kraju. I martwieniu się takimi rzeczami. No widzicie, punkt ciężkości rosyjski, punkt ciężkości to instrumentarium wojny nowej generacji. I tak dalej. Mówiliśmy sobie o tym wielokrotnie również dzisiaj. Nie wiem jak dla was, może ja strasznie dużo o tym myślę, ale dla mnie to jak bardzo oczywiste jest teraz po 3 miesiącach. Ta prezentacja, którą powtarzamy po 3 miesiącach jest taka już trochę na poziomie przedszkola nawet, nie? Prawda? Takie oczywistości. Przetrawiliśmy to już i wiemy o tym, nie? Idźmy dalej. Tak jest. Tak się tworzy kulturę strategiczną i w żyły wchodzi nam rozumienie rzeczywistości, rozpoznanie rzeczywistości. Dobrze. Pas stabilizacji lub strefa zgniotu. Marek Budzisz, z którym rozmawiam przez co najmniej 2 razy w tygodniu, ostatnio częściej na wewnętrznych naszych naradach, to mam wrażenie, że codziennie mówi mi tymi czy innymi słowy o tym, że Rosjanie chcą, prawda, zrobić taki pas stabilizacji, taki po prostu niczyj. Tutaj. Nie chodzi o okupację, tylko o co innego. Także gra przed nami jest na wschodzie. Artykuł 5 szczegółowo rozpisaliśmy. Po pierwsze, że Rosjanie będą przesuwać jego granice, a poza tym zrobią w wojnie informacyjnej, w wojnie percepcyjnej o zarządzanie ciężarem, odpowiedzialnością za eskalację, przeskoczenie progi eskalacji, bo w ten sposób uzyskują rozbicie solidarności percepcji z sojusznikami, którzy nie powołają artykułu 5. Jeszcze na tak motywowani tak naprawdę podskórnie swoimi interesami, że nie chcą wojny sami brać udział i znajdą pretekst, prawda? Jakie to ważne jest do tego, żeby umiejętnie sobie radzić w wojnie informacyjnej. Do tego czasu musimy samodzielnie, prawdopodobnie, to oznacza całą wojnę. A zatem walka samodzielna aż do realnego zadziałania artykułu 5, czyli tak naprawdę być może całą wojnę kinetyczną i stąd plan bitwy manewrowej. Stąd usiedliśmy i opracowaliśmy to, jak ukształtować zwycięstwo w wojnie konwencjonalnej przy wykorzystaniu naszego terenu. I stać się podmiotem, postawić lustro przed przeciwnikiem, ukształtować system dowodzenia, zarządzania drabiną eskalacyjną aż do poziomu groźby nuklearnej przez postawienie luster Amerykanom i Rosjanom przed oczami. Żeby grać podmiot. No, dzisiaj było mało namiętnej akcji w fazie przedkinetycznej, czy pozakinetycznej, ale mam nadzieję, że się utrwaliło. Brak naszego punktu ciężkości. No. Domena informacyjna już bez komentarzy, prawda? Jak można było pozarządzać, prawda?
wyglądem. Uważamy, że próg osiągnięcia celu, w którym Rosjanie poczują się powstrzymywani, nie jest wcale tak wysoki. I wcale cena nie musi być taka wysoka, jak w roku 1939. To my tak uważamy, Strategy in Future. Ale do tego wymagana jest zmiana kultury, DNA naszych elit, które od 40 co najmniej 5 roku są przekonane, że Polska nic nie może. Metoda net assessmentu, czyli dynamiczne zarządzanie asymetriami, które dzisiaj też zaprezentowałem, na przykład zarówno bitwy manewrowej, jak i cyber, jak i innych rzeczy. No i oczywiście drabiny eskalacyjne, a bardziej nawet kratownicy. No i uzyskujemy sygnalizację i odstraszanie. Podnosimy koszty Rosjanom, pokazujemy w bitwie manewrowej, że mogą przegrać. Pokazujemy również Amerykanom, i to też jest nasz cel, dlatego pojedziemy do Stanów z armią nowego wzoru, że jesteśmy kompetentnym sojusznikiem i mamy potencjał intelektualny, w co powątpiewają czasami, do tego, żeby sobie poradzić z takim wyzwaniem. Bo uważamy i przestrzegamy przed tym, publicznie o tym mówię, że nadchodzą czasy, że nie będzie wystarczało kupować sprzętu od Amerykanów i płacić koncernom zbrojeniowym, dużo im, bo Amerykanie będą skracać fronty i będzie trzeba pokazać się jako kompetentny sojusznik, żeby szarpnąć, żeby zakotwiczyć się w systemie zachodnim. I przestrzegam z tego miejsca, że moim zdaniem Amerykanie mają co jakiś czas taki czas. Jeżeli zobaczą, że mają niekompetentnych ludzi przed sobą, to będzie im na rękę albo będą zmuszeni do skrócenia frontu. I na przykład mogą oddać w realnym układzie pewne interesy Rosjanom tutaj. Stąd pojedziemy my do Stanów i pokazać, że jesteśmy kompetentnymi ludźmi, którzy rozumieją, na czym to polega. I to też jest dla tych ludzi, dla obywateli RP, którzy się zrzucili na to, żeby wiedzieli, że robimy to też z myślą o nich. Bo trochę wstyd, nie? Jest. Jakkolwiek błączucznie to brzmi. Pożądana ewolucja układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej, instrument polityczny do kontroli statusu i tak dalej, i tak dalej. Uniemożliwienie wykorzystania nieprawidłowych zależności do kontroli zachowania Polski w trakcie wojny. To były 3 miesiące temu stwierdzenia i tak rewolucyjne na tamten czas, a teraz jest dosyć ogólne, nie? No to dzisiaj wypełniliśmy bardzo szczegółową treścią, przyznajcie, tak? Chciałbym, żeby to wybrzmiało w internecie, zarówno starcia kinetycznego, zarządzając eskalacją nuklearną, jak rozgrywać przeciwniku dokładnie, o co chodzi. Nie ukrywam też, buńczucznie powiem, że zrobiliśmy trochę celowo, na początku to ogólnie, żeby wywołać tygrysa z jaskini. Zarówno czynnik polityczny, żeby zaczął się ustosunkowywać, jak i środowisko eksperckie, po to, żeby dzisiaj po prostu wrzucić do debaty trochę więcej wątków. Pętla decyzyjna, na czym polega? Ludzie w centrum, morale, etyka, oficer armii nowego wzoru. Pełne ukompletowanie, gotowość bojowa. Mniejsze siły obecnie lub nie większe. No zgadza się, nie? Wytłumaczyliśmy dokładnie, na czym polegają zdolności, ewentualnie brygadę, ale bez tych służb tyłowych. Pokazaliśmy przykłady, gdzie można zaoszczędzić na mundurowych, tak? Budowa własnego kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego. Prestiż. Chyba wytłumaczyliśmy dzisiaj, na czym polega właśnie ukompletowanie, jak powinny być ukształtowane siły zbrojne, dosyć szczegółowo, nawet z komponentem technicznym, jak powinny wyglądać bataliony manewrowe. Brak sekwencyjności, jednoczesność, kratownica eskalacyjna, wszystko. Także zwróćcie uwagę. Zasięg, cały zakres działania aż do artykułu 5, zatem także do bitwy manewrowej w wojnie konwencjonalnej. Wytłumaczyliśmy system pętli decyzyjnej, również w wojnie informacyjnej. Jak ona zadziałała, można zobaczyć wczoraj w przypadku tego żołnierza, który przeszedł granicę. Rywalizacja na nowoczesnym polu walki wymaga dominacji informacyjnej. No i nowoczesna bitwa zwiadowcza, transmisja danych i tak dalej. To wszystko rozwinęliśmy dzisiaj w demonstracji zdolności kosmicznych, cyber i innych elementów. Musimy robić szybciej to niż w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Basic, prawda? Znowu mam wrażenie, że to jest tak przećwiczyliśmy to, że już jest to oczywiste.
korelacja z przekazem informacyjnym, rytm. Tak jest. Decyzyjność. Państwo polskie też zostało przetestowane przy kryzysie granicznym. No. Tu już nie będę powtarzał. Każdy może sobie to przeczytać. Też w Złotych Tarasach to mówiłem. I znów. Innowacja. Zmiana koncepcyjna. Można powiedzieć, że to zaczyn do debaty na temat zmian koncepcyjnych, ten system arminowego wzoru. Wymaga zmiany kulturowej, która się przewijała tyle razy. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to nie jest najważniejszy slajd z tych wszystkich 500. Wygląda na nudny, nie? Gdzie tu samoloty, modele, wzory, rodzaje zasobników i rakiet. Nie wiem, czy to nie jest najważniejszy slajd. I który można pogłębić, co jest problemem w kulturze. Co jest w filozofii funkcjonowania państwa, w systemach zależności władztwa państwowego. Co jest w nas takiego, że nie potrafimy się z tym zmierzyć w sposób należyty. Zmiany organizacyjne, też problem, wieczny problem utrwalonych interesów, które są silniejsze niż władza wykonawcza Rzeczpospolitej i nie potrafią nadążać za wysiłkiem modernizacyjnym, zwłaszcza w takim położeniu geopolitycznym między Rosją a Niemcami w Europie. Gdzie wszyscy szybko spieszą się z modernizacją i dają radę. No i zmiany technologiczne na samym końcu. Wykorzystujemy, wszystko oparte było wykorzystanie słabości, czyli niechęć do wojny, dużej wojny, scenariusze przedkinetyczne i kinetyczne. Dobrze. Tak jest. Domena informacyjna, wszystko sobie to już powiedzieliśmy. O operacjach specjalnych mało powiedziałem. Ten slajdzik tutaj. Czasami zwróćcie uwagę. Musimy mieć, nawet ostatnio to widać. Wtedy też mało o tym powiedziałem i teraz też mało, to teraz powiem. Zaraz pod premierem musi być specjalna komórka specjalna, która wyrównuje asymetrię w domenie informacyjnej. Działająca tylko na jego polecenie. W różny sposób wyrównująca. Może zatrzymam się tutaj, bo to potrzebne jest w czasie kryzysu propagandowego albo dominacji informacyjnej. To bardzo ważne jest w zakresie zarządzania eskalacją ryzyka rywalizacji. Nie wiem, nie chciałbym chyba się jaśniej wyrażać, bo to są delikatne materie. Po prostu państwo polskie musi być szybkie i szybsze i umieć sobie radzić zakulisowo w takich sprawach. W odpowiedni sposób. No, efektory to tylko efektory. Pętla decyzyjna musi być kluczem. Dzisiaj tak szczegółowo, jak tylko się da i to Albert ze mną, ale głównie Albert chyba przez 3,5 godziny to tłumaczył. Wojna własna. I nie dlatego, że nie wierzymy w NATO, tylko obiektywnie zdolności decydują o tym. Przyznajcie, że już teraz widzimy, że nie intencje i puste słowa, tylko realne zdolności tworzą prawdziwą strukturę, po której poruszają się politycy, zapełniając je rzeczami budżetnymi słowami albo frazesami. Tak? My w tym projekcie opisaliśmy realny stan rzeczy. Możemy oczywiście dyskutować, być może błądzimy gdzieś, ale koncentrowaliśmy się na ocenie realnych zdolności naszych sojuszników rosyjskich i tak dalej. I z nich dedukowaliśmy intencje, a nie odwrotnie. Co jest bardzo częstym błędem debaty w Polsce. No, przykłady namiętnej akcji ofensywnej. Rozstrzygnęliśmy dzisiaj więcej tego trochę. Dawid i Goliat. No właśnie, to jest też bardzo ważny slajd, o którym dzisiaj więcej powiedziałem trochę. Utrwalone interesy układy feudalne Rzeczpospolitej zgodnie z łańcuchami dostaw i wartości. Być może tu jest klucz do znalezienia pieniędzy na Wojsko Polskie, które nie są w sposób właściwy zamieniane na realne zdolności. Zapanowanie nad źle rozumianą lojalnością, politycznymi zależnościami. A na pewno to też, żeby politycy nasi wiedzieli, nie tak się buduje na Zachodzie szacunek. Złamanie księstw tworzonych wedle zakupów dla wojska w celu powstania zależności politycznej.
Mam nadzieję, że tylko dlatego, że jesteście zmęczeni i nie reagujecie żywo na to, bo to są rewolucyjne tezy w Polsce. To jest klucz. Bez tego będzie ciężko cokolwiek zmienić. I mówimy to ludziom, którzy się zrzucili na zrzutce. I nie boimy się tego powiedzieć. Bo na szczęście w Polsce jest tak, że szczerze mówiąc, społeczeństwo, naród pamiętają po wielu latach tych, którzy byli szczerzy w tych sprawach. Nawet jak się nie udało. Okej, okay. Białe słonie i tak dalej, i tak dalej. Szczeble drabiny eskolucyjnej. Morale. No. Refleksja co do pętli decyzyjnej. Co było grzechem we wrześniu. Wytłumaczyliśmy się bardzo szczegółowo, jak zrobić, żeby wygrywając nie przegrać bitwy manewrowej, nie? W strefie śmierci. Już nie wiem, zmienialiście się Państwo tutaj, więc już nie wiem, kto był wtedy o tej porze. Już mam jeden wielki taki po prostu obrazek przed oczami. Musimy też nie imitować sztuki wojennej, wypracować własne. Część elementów można korzystać, ale no nie całość. To nie zadziała. I to jest, w naszych propozycjach jest odzwierciedlone. Ma nie ciążyć armia nowego wzoru, ma ciągnąć gospodarkę. Mówiłem o tych dronach, mówiliśmy o różnych rzeczach. Cybernet w domenie cyber. Do przodu, transgresja do przodu, nowe otwarcie, domena kosmiczna, do przodu. Niech to ciągnie gospodarkę. Tak, żeby nie dotyczyło tylko wojowania. Żeby tak robiło, żeby nie było tego wojowania, przy okazji ciągnął gospodarkę, to byłoby optimum. I to też powinno się wpisać w nasze DNA, że takie budujemy siły zbrojne, żeby nie obciążały tej gospodarki, tylko żeby ją ciągnęły przy okazji. I żeby szukać zawsze czegoś, co nie jest senility. Mówiłem też dzisiaj o pieniądzach. Tak? Wydajemy tyle, mamy z tego tyle, co dzisiaj pokazaliśmy. Gdzie są te pieniądze? No zatem to jest kwestia kulturowa. Chyba, nie? I organizacyjna. Ma to być nowoczesność, wzór dla reszty. Społeczeństwo musi uwierzyć. I zaśpiewać nową pieśń. No, to już powtarzam. Zaraz skończymy, więc skończymy wcześniej. Nie będę wymuszał na wszystkich, bo tu jest w końcu, robimy to 10,5 godziny. Tak. Wieczne niedofinansowanie wojska i byle jakość właściwie stanowiły przez wieki element kultury strategicznej. Boże, ile ja się naczytałem w ciągu ostatniego pół roku, jak to hetmani z własnej kieszeni finansowali, jak to pod Hirchholmem sam musiał wyłożyć. Potem te bunty wojska, rokosze, bo nie to było opłacone. A i tak sobie dawało nieźle radę. W kompanii podchojeckiej, o której dzisiaj mówiłem, 1667 roku, oczywiście panowie w Warszawie nie zdążyli zrzucić hajsiwa na to. W związku z tym tam wojsko nasze było opłacane przez szlachtę z województw zagrożonych wojną. Województwa tam ruskiego i innych. Tak? A potem jakoś się to rozliczy, nie? Ex post. No, w wieku XVIII nie wystarczyło już, nie? Czegoś takiego, takie hurra do przodu. No musimy sobie znaleźć, czy my mamy zdolności organizacyjne. No, no to tak. Swoją drogą projekt Armii Nowego Wzoru też jest tego przejawem. Obywatele się zrzucili. Ściepa na Armię Nowego Wzoru, na którą zasługujemy. Tak? W państwie, które jest całkiem bogate. Nie? Po to, żeby móc w sposób wolny powiedzieć, co się myśli. Nie? Może to przejaw też tego miejsca na świecie, w sumie może to i nawet fajne. Nowego paradygmatu nie chcę zaakceptować często samo wojsko, obsługujące system polityczno-przemysłowy. Ja muszę powiedzieć, że wojsko w dużej mierze chce zmiany. Chce ogromnej zmiany. Mam nadzieję, że to jakoś... Wojsko jest oczywiście pozbawione przez system prawny i oczywiście posłuszeństwo. I słusznie, że jest, bo musi być posłuszne społeczeństwu, ale wojsko chce być z prawdziwego zdarzenia i chce zmian, tak? I nie chodzi tylko o kupowanie nowych systemów bojowych. Wojsko chce wygrywać, są oficerowie i tak dalej. Od razu wam powiem, że fragment o oficerze
Armii Nowego Wzoru został przygotowany przez oficerów młodych roczników z brygad pierwszorzutowych wojsk polskich, tak? Którzy są po szkołach zachodnich i tak dalej, tak? Którzy służą, są w czynnej służbie w pierwszorzutowych jednostkach naszych. Projekt reformy, czyli najbardziej te radykalne rzeczy, co są przez oficerów tu przygotowane. Projekt eksperymentalnej brygady jest również przez żołnierzy 6. Brygady. Pomysł na strefie śmierci, na konkretne rozwiązania organizacyjne, rajdowe podwyżki są również przygotowane z wieloma oficerami wojsk pancernych. RP. Cóż, tu chyba komentarz jest zbędny, nie? Dobra, zakończymy to wcześniej. Pozwólcie sobie trochę po tylu godzinach na chwilę takiego może lekkiego patosu, ale czasami on jest usprawiedliwiony. Swoją drogą to chyba też jest często wykorzystywany cytat. Szef sztabu generalnego często cytuje, nasz szef sztabu obecny Wojska Polskiego, pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej na różnych prezentacjach. A mi się on też podoba, więc pozwoliłem sobie. Bo mamy taki czas, jak w tym fragmencie, i albo się załapiemy na to, wykażemy się zdolnością intelektualną, wolitywną i mentalną, a potem organizacyjną, żeby się z tym zmierzyć, albo, szczerze mówiąc, ja się obawiam, że nasz okręt może zatonąć poprzez pozbawienie sprawczości w rozwoju. No, więc czuliśmy presję i czasu, i odpowiedzialności w zespole Strategy and Future, gdy robiliśmy. I z tego miejsca kończąc, dziękuję bardzo wszystkim, którzy współpracowali ze Strategy and Future. Część zostanie wymieniona w raporcie, część woli ze wiadomych przyczyn pozostać anonimowa. I z tego miejsca im wszystkim dziękuję bardzo, bo bez nich oczywiście by to nie powstało. I bez rzeszy, wielkiej rzeszy ludzi, którzy nas wspierali. Tak? Bardzo dziękuję. 22:33. Kończymy, panowie. Bardzo dziękuję wszystkim. No, dobranoc. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie.